Nie żyje 50-letnia himalajstka Rita Bladyko. Brała udział w wyprawie na 8-tysięcznik Manaslu. Polka zamarzła przed swoim namiotem. Wewnątrz było dwoje innych uczestników wyprawy. Wcześniej Ritę Bladyko spotkała inna polska himalajstka wracająca ze szczytu. Miała być w bardzo złym stanie. Robert Jałucha. To nagranie zrobiono na wysokości 7500 metrów. Kilka minut wcześniej Rita Bladyko szła jeszcze w kierunku szczytu. Zaczęłam zadawać jej różne pytania i wywnioskowałam, że kompletnie straciła świadomość, nie wie gdzie jest, kim jest. Kompletnie nie była na siłach, mówiła, że jest jej bardzo zimno, że nie widzi. Po tej rozmowie kobieta zgodziła się schodzić, nie miała już jednak na to siły. Organizator wyprawy nie wiedział, co się dzieje, bo w tym czasie z dwójką innych klientów był już w okolicy wierzchołka. Odpowiadając na pytanie faktów TVN, Zbigniew Bąk napisał, że Ricie Bladyko, podobnie jak wszystkim, było po prostu zimno i przez godzinę miała jedynie problemy ze wzrokiem. Nigdy nie była ciągnięta przez szerpę, chyba że uważamy asekurowanie jej na krótkiej linie przy zejściu, ale w ten sposób wielu ludzi wchodziło i schodziło ze szczytu oraz wspinało się między obozami. Te nagrania pokazują, że sytuacja była dramatyczna. Rita, zimno ci? Nie, o czym mówisz. Mimo to organizujący wyprawę człowiek uważa, że 50-latka nie miała żadnego z podstawowych symptomów choroby wysokościowej. W tej sytuacji Zbigniew Bąk nawet nie próbuje tłumaczyć, dlaczego osłabiona kobieta nie została sprowadzona natychmiast do bazy. Nie pada też odpowiedź na pytanie, jak to możliwe, że w nocy opuszcza ona namiot rozłożony na wysokości 6700 metrów i ani on, ani druga pilnująca jej osoba nie orientują się, że Rita Bladyko nie wraca i umiera tuż obok. Ja się zastanawiam, czy to ja mogłam coś więcej zrobić, bo może jednak mogłam tą sytuację bardziej dopilnować, no ale wiedziałam, że ona już jest w rękach twojej grupy. To nie pierwsza tragedia na wyprawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Klub Alpinistyczny Homo Hibernatus. Nieco ponad rok temu w Alpach zginęła partnerka tego człowieka. Pani Aneta poślizgnęła się na śniegu i zsunęła po zboczu. Dopadłem do mojego plecaka, wyszarpałem z niego trzekan i rzuciłem się po tym stoku za nią. Po wypadku Zbigniew Bąk przyznał, że nie ma uprawnień przewodnika wysokogórskiego. Potwierdził też, że na alpejski szczyt zabrał wtedy 11 klientów. Licencjonowani przewodnicy ze względów bezpieczeństwa biorą maksymalnie 2 osoby. Pani Aneta nie miała nawet ze sobą raków. Zbyszku, zastanawiam się, czy brać dla Anety raki. Będzie potrzebowała raków do poruszania się? Nie ma potrzeby. Sprawę tej tragedii wciąż wyjaśnia prokuratura. Zbigniew Bąk nie został jeszcze do niej wezwany, nawet na przesłuchanie. Robert Jałocha, Fakty.